Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Bardzo Wam dziękuję, że też uważacie, że gitara jest najważniejszą ze sztuk i wpadacie czasem na ten kanał obejrzeć jakieś fajne gitarowe treści. No, dzisiaj powiem Wam szczerze, że odkrycie konkretne, powiem Wam szczerze, że totalne, wielkie zaskoczenie i nie wiedziałem, że takie miejsce w Polsce istnieje. Jak już zauważyliście z tytułu, chciałbym Was zabrać na wycieczkę do Waxmundu, który ogłaszam oficjalnie stolicą polskiego lutnictwa. Na pewno, oczywiście wiecie, no to jest takie hasło bardzo ogólne i można na ten temat konkretnie dyskutować, ale to, co zobaczyłem w zeszłym tygodniu, to, gdzie się znalazłem w zeszłym tygodniu, powoduje, że mogę się pokusić o to, ażeby takie stwierdzenie właśnie sobie tutaj wysnuć, ukuć i generalnie Wam je przedstawić. W Waxmundzie, szanowni Państwo, mieści się manufaktura polskich gitar Mensinger. Manufaktura polskich gitar Mensinger, która produkuje instrumenty, można powiedzieć, że tak naprawdę w starodawny sposób. Jeżeli miałbym to porównać, no to oczywiście nie będę tego porównywał skalą do niczego takiego, no bo manufaktura, w której tam pracuje 7-8 osób, do fabryki, która pracuje, w której pracuje 100-150-200 osób, no to jest dalekie porównanie, ale wrażenie zrobiło to na mnie takie, jak tam byłem i mam nadzieję, że na Was też takie to wrażenie zrobi, jak się ogląda na przykład filmy z fabryki Gibsona. Albo trochę też z fabryki PRS-a w Ameryce. Gitary w Waxmundzie robione są z jak najmniejszym udziałem maszyn CNC, jak to jest możliwe. Gitary w Waxmundzie robione są przez firmę Mensinger i pracowników tejże firmy w sposób wykorzystujący takie rozwiązania, jak gitary robiło się 60 lat temu, 50 lat temu. Czyli w sposób, no nie powiem, że ręczny, no bo oczywiście nikt tam nie struga z kawałka drewna dłutem i pilnikami instrumentu. Tam są oczywiście maszyny, ale te maszyny obsługiwane są ręcznie. Te maszyny obsługiwane są przez ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tym, co robią. Jest to ewenement w tym momencie. Na skali polskiej to na pewno, no bo jak mówię, tam CNC jest używane do bardzo, bardzo minimalnych ilości. CNC jest tam traktowane po macoszemu. Instrumenty za taką robotę w porównaniu z instrumentami zagranicznymi, czyli głównie tutaj mam na myśli azjatyckie produkcje, do których oczywiście nic nie można się przyczepić, nic nie ma złego w produkowaniu gitar CNC, no ale oczywiście istnieje ten taki duch i to takie myślenie na temat tego, że wiecie, no ręcznie robione instrumenty i one kosztują na zachodzie miliony pieniędzy i w ogóle i to są gitary, które są lepsze. Niektórzy będą nam twierdzili, że ktoś w to wkłada swoją duszę. No duszy może nie, umiejętności już tak. Rysowanie ołóweczkiem po korpusie drewna i wycinanie instrumentu w tenże sposób, a nie powierzanie temu komputerowi, no na pewno nadaje pewnego charakteru takim wiosłom. Nie można powiedzieć, że to są gitary lepsze bądź gorsze od tych, które są robione przez CNC. Na pewno są troszeczkę inne. No i wiele osób z nas, z gitarzystów, ceni sobie to właśnie, że no gdzieś tam te gitary takie ręcznie, no to są, wiecie, wynoszone na piedestał. No i to mamy w Waxmundzie, to mamy w Mensingerze za wcale nie tak wielkie pieniądze, jak gdzieś tam na zachodzie by to mogło kosztować. Mamy w Polsce fabrykę, która robi instrumenty, których nie trzeba się wstydzić, która robi instrumenty na wysokim poziomie, która robi instrumenty z bardzo dobrego drewna i która robi instrumenty klasy
światowej w sposób oldschoolowy. Czyli jeżeli szukacie instrumentu z takim oldschoolowym vibe'em, jeżeli chcecie mieć instrument, w który to doświadczenie ludzkie, nie nazywajmy tego duszą, jest włożone, to moim zdaniem powinniście zwrócić uwagę na tą polską manufakturę, jaką jest właśnie Mensinger. Fabryka zrobiła na mnie wrażenie również tym, że mamy tam do czynienia ze składem drewna w każdym możliwym miejscu, gdzie tylko te kawałki drewna można włożyć. Drewno jest kupowane na zapas. Drewno jest kupowane z 10-letnim, 15-letnim, czasami 20-letnim wyprzedzeniem pomyślenia zrobienia z niego gitary, więc to drewno tam jest sezonowane w sposób naturalny. Nie ma żadnego przyspieszania, żadnego wypiekania, żadnego chemicznego osuszania drewna. Struktura żywicy z włóknami, tam wszystko pracuje tak, jak powinno pracować. Tak jak znowu w starych fabrykach. Kurz, pył jest wszędzie. Całe kamery miałem zakurzone, mikrofony musiałem odkurzać. Poczułem się trochę jak w pracowni Artura Dogiela, bo tam też zawsze to tak wyglądało. No i nie będę ukrywał, że wszystkie osoby, które tam pracują, zrobiły na mnie kolosalne wrażenie, robiąc te instrumenty właśnie, wiecie, no widzicie gdzieś to też tutaj na tych zbliżeniach, rysowane ołóweczkiem, gdzieś tam wycinane piłą, nic tam nie ma takiego, co by, wiecie, ułatwiało, że tak powiem, pracę i powodowało, że ta praca jest tak zwaną masówką. Tam instrumenty robione są indywidualnie. Bardzo fajna atmosfera. Bardzo fajni ludzie, którzy tam oczywiście pracują. Wiele się dowiedziałem, wiele się nauczyłem i w tym filmie chciałem wam to przekazać. Przenieśmy się na chwilę, porozmawiajmy w tym hałasie, bo oczywiście hałas maszyn tam jest, więc mam nadzieję, że coś tam będzie słychać. No i porozmawiajmy chwilę o tym procesie robienia instrumentu. Gdzie jesteśmy? Pan Olek ze mną? Frezarnia. Frezarnia. Czyli pan się zajmuje wyfrezowywaniem miejsca na gryfy, na przystawki. Tak jest. Elektronika. I na elektronikę. Płaty, baterie ewentualne. Mhm. Tego typu. Ale też z tego, co, z tego też. To, tego... co z deską da się zrobić w sposób mechaniczny, nie? Bez jakiejś szkody dla deski, bo to jest też dość istotne. Mhm. Czyli generalnie tutaj to jest ostatnia faza przed przygotowaniem do malowania, dobrze myślę? Przygotowania korpusu? Dopiero przygotowanie do malowania to już jest całkowicie obróbka ręczna. Mhm. Tak? Czyli to już jest manualne podejście do zagadnienia, bo deski praktycznie rzecz biorąc, w większości, które robimy, to bardzo odbiegają od siebie. Tutaj nie ma standardu już pojedynczego, zmieniają się menzury, zmieniają się kształty, przedpórniki. I po prostu sama wykończeniówka już jest zbyt trudna do zmechanizowania, bo koszty po prostu mechanizacji. Dlatego ciągle jeszcze opieramy się na obróbce ręcznej. Papiery ścierne od 80 w dół, czyli tam kończymy na powiedzmy 120-150. Czasem jeszcze drobniejsze papiery są używane i wtedy dopiero trafia deska do podkładowania, jeżeli to jest na bezbarwnie, tak, do podkładowania i ewentualnie czysty, transparentny, nawierzchniowy. No, czasem jest kolorowanie drewna, czyli jeszcze są dodatkowe operacje, nie? Bo nasączenie drewna jakimś kolorem. Bejcą jakąś, Najczęściej są bejce używane. Szczyszczenie, żeby podbić fajnie fakturę drewna, wypuklić ją. Czyli wszystkie te pory, jak gdzieś tam tak są, to żeby troszeczkę tam powychodziło i się... Tak. No i wtedy dopiero malowanie znów podkład i nawierzchniowy, tak? Nawierzchniowe, tu już są różnice, bo maty, półmaty, połyski, które trafiają później do polerni, długość sezonowania, tu są te rzeczy, które tam już wychodzą później. No, w
praniu. Tutaj na teraz jest wszystko skończone. Dużo widziałem pracy ołówka i dużo widziałem pracy oka. Ile czasu pan tutaj pracuje, że może pan to robić z taką precyzją i wie pan, co pan robi bez zbędnego zastanawiania się nad tym, bo tak to widziałem. Szybki ruch ołóweczka, szybki ruch szlifierki, szybkie... No z gitarami robię już ponad 30 lat, mm-hmm. A dzisiaj w tej firmie już robię bardzo długo, nie pamiętam szczerze mówiąc, ile to już jest. No, w każdym razie instrumentów w tysiącach. Tysiącach, tak? O, w tysiącach. A wszystkie te otwory pod te pick-upy, to frezowanie, to jest robione też jednak ręcznie, a nie przy użyciu maszyn CNC, dobrze myślę? Czasem da się zrobić taką rzecz CNC i wtedy to kurczę, jest dla nas duża oszczędność czasowa. Tak? Natomiast niestety są sytuacje tego typu, że klient chce mieć nietypowo ustawioną przetwornię. Odwrócony przetwór, jakiś rewers po prostu, uszczone odbicie. No różne są życzenia, no, są do zrealizowania tylko w firmie tego typu, nie? Że robi się coś zdecydowanie pod klienta. Nie? Zestawy przetworników czasem bardzo zaskakują, nie? Bo góra neckowy zupełnie z innej parafii, bridge'owy z innej parafii. A tutaj u nas, jeżeli klient ma takie życzenie, jest możliwość zrealizowania tego. Wszystko, co się chce, można zrobić. Najdziwniejsze rzeczy z konfiguratora. To się też wiąże z tym, że niestety do wielu rzeczy trzeba podchodzić indywidualnie i wtedy już po prostu łatwiej nam jest wyfrezować coś na takiej staroświeckiej maszynie, niż lecieć i pisać programy na CNC. I rozumiem, że to jest opisane tak, że mamy numer korpusu, do każdego numeru korpusu jest 295, tutaj jest pełna lista, z której pan gdzieś tam korzysta i wie pan, co z tym zrobić. Część i jak to zrobić. Część oczekiwania tak? klienta, rodzaj szyjki, rodzaj podstrunicy, rodzaj progów, te rzeczy. Dużo jest pomyłek? No niestety zdarzają się, no ale to nie problem w tym, żeby się zdarzały i żeby nie trafiały z pomyłką do klienta, tak? No niestety, pomyłka jest pośpiech, tu coś tego gdzieś się przeczyta, inną kartkę się weźmie, inną deskę się weźmie, no niestety, takie są sytuacje i co? No i trzeba z tym żyć, tak? Nie jest się tylko człowiekiem. Wtedy jest gitara customowa do sprzedaży w sklepie, a nie dla tego klienta trzeba zrobić niestety drugą, no, prawda? No, wszyscy od nas oczekują, żeby instrument zrobiony jak najszybciej, a to czegoś mi nie zawsze opłaca. Tyle. No. Trzeba zaczynać od nowa, później już patrzeć dokładnie w kartkę. Czy te 30 lat temu, jakby panu ktoś powiedział, że będzie pan to robił przez najbliższe 30 lat, to wkroczyłby pan na tą ścieżkę, czy jednak taki by... Taki był plan, gdy w to wchodziłem. No, troszkę tam się zmieniało po kolei, bo różnie to było. No, mniejsza z tym, wracać w historie niepotrzebne. Teraz chyba robimy szerzej już na cały świat. No, ta gitarka jest na przykład do Stanów, tak? Nie? Tam się człowiek będzie z niej cieszył, nie? No. Czy inne etapy... Jest pewna satysfakcja, tak? Czy inne etapy też pan jest w stanie robić? Czy jest pan w wąskiej specjalizacji manufakturze? Czy jakby pana nagle przenieśli na inny dział, to też by pan sobie poradził? Robię z tym na tyle długo, że mógłbym jeszcze być w paru miejscach w tej firmie spokojnie. Natomiast no są takie miejsca, że zdecydowanie... Nie do końca, nie pana kubek kawy. To są rzeczy, od których od początku uciekałem, nie chciałem ich robić. Moja specjalizacja to drewno i tutaj się realizuje. Nie? No, natomiast od innych rzeczy są dzisiaj tyle. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Specjalizuję z kolei w tamtym. Ja dziękuję. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie rozmowa z kimś takim jak pan Olek właśnie, no to jest...
Największe szczęście, że mogłem poznać taką osobę i mogłem sobie dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy i po prostu też popatrzeć na pracę takiego człowieka. Jak wspomniałem, wrażenie na mnie zrobił również park maszynowy w tejże firmie, bo niektóre z tych maszyn mają po 40 lat, niektóre są takie, że chyba w innych fabrykach takiego czegoś nie ma. Bardzo chciałem Waszą uwagę zwrócić w tym momencie na maszynę, która wycina progi, na taką piłę do progów. W ciekawy sposób jest to rozwiązane. Są specjalne zestawy takich tulejek, które zakłada się na wał, który się obraca już z tymi ostrzami od piły i w ten sposób nacinane są różne menzury tychże gitar. Pytałem się, czy to jest, no, czy tam nie ma jakiegoś granicy błędu. No, no nie ma. Wszystko jest zrobione idealnie pod linijkę, więc znowu no, mamy do czynienia z tym, że nie potrzeba CNC do tego, żeby dobrze naciąć sloty pod progi. No pamiętam, jak męczyłem się u Artura, robiąc to ręcznie, wyliczając to, rysując na takich specjalnych skalach. No tutaj rzeczywiście ta pomoc tego urządzenia, które pracuje tam od zarania dziejów, że tak powiem, jest niesamowicie wielka, więc to jest jedna taka maszyna, którą sobie już w tym momencie obejrzeliście. No też trochę popłakałem, jak zobaczyłem, bo dzień wcześniej Gutek mi wysłał, mieliśmy taki problem, że podstrunnicę szlifowaliśmy w jednej gitarze. Ręczne szlifowanie podstrunnicy to jest bardzo, bardzo trudna rzecz. Zrobienie tego radiusu idealnie, no jest to rzecz, której się w tym momencie uczymy. Wyszło nam to jakoś tam. Wspólnymi siłami w serwisie to oczywiście zrobiliśmy. Gutek dzień przed moją wizytą w fabryce w Waxmundzie w Messingerze podesłał mi zdjęcie skończonego gryfu, nad którym pracowaliśmy. A ja później otrzymałem informację i zobaczyłem, jak można to zrobić w sposób szybki, łatwy i bardzo, bardzo prosty i w ogóle bezinwazyjny i bez żadnego pierdzielenia się. Jakbym wiedział, że tak to jest, to wziąłbym ten gryf po prostu ze sobą do Messingera i tam go wyrównał. Zresztą myślę, że jak już teraz będę miał jakieś takie gryfy, to w ten sposób będę to właśnie robił, że poproszę, ażeby mi to w Messingerze zrobili. Maszyna prościuteńka, oparta o wahadełko, a po prostu robi konkretną robotę. Profil radius gryfu wychodzi taki, jaki chcemy. Ustawiamy sobie to gdzieś tam również na linijce, ustawiamy tą wysokość tego wahadła i robi nam się równy radius, no właściwie w 5 minut. Więc odkrycie dla mnie roku. Jak zauważyliście, fabryka produkuje różne instrumenty. Fabryka produkuje oczywiście gitary elektryczne semi-hollow body. Hollow body chyba nie widziałem, więc raczej semi-hollow body, które są wyrzeźbione. Również oczywiście stosują swoje tak zwane weight reliefy, jakieś tam specjalne takie redukcje wagi w instrumentach solid body. Również oczywiście instrumenty solid body oraz instrumenty basowe. Też produkują dla takiej firmy, która nazywa się Maruszczyk, do Niemiec i te instrumenty również idą z logo tego Maruszczyka, ale dzisiaj skupiamy się raczej na firmie Messinger i na tym, co Wy sobie możecie kupić w Polsce i jaką gitarę sobie możecie zamówić. Instrumenty produkowane przez Messingera są to instrumenty, które możecie, no może nie w pełni, totalnie, tak wiecie, no na już jakieś tam, nie wiem, masy perłowe i w ogóle dziwactwa różne rodzaju wszędzie, ale są to instrumenty, które możecie sobie skustomować, więc na podstawie ich modeli, które oczywiście również nawiązują do modeli gitar znanych na całym świecie od lat, czyli nie odkrywają Ameryki, możecie sobie stworzyć swoją własną wizję. Tutaj widzicie na przykład SG, o którym zaraz też Wam opowiem na koniec tego filmu, co z takiego SG może się urodzić. Natomiast mają również w swojej ofercie takie modele jak Arcadia Jazz, jak chociażby już obecna na kanale Jasmine Lady, które odchodzą od tej takiej znanej linii instrumentu. Więc poza tym, że oczywiście możecie sobie zrobić
instrument inspirowany, mają też dużo różnych swoich ciekawych modeli i podejrzewam, że jeżeli byście sobie chcieli wymyśleć jakiś swój model instrumentu, gdzieś coś przekształcić, coś wymyślić na swój sposób, również jest to możliwe i również jest to osiągalne. W tym momencie chciałem zaprosić Was na krótką rozmowę z właścicielem tejże firmy, czyli z panem Markiem Kolasą. Pozdrawiam Marka i Sabinę oczywiście. Bardzo również pozdrawiam Marka Kądzielę, który mnie zapoznał z tymi ludźmi i no, dzięki którym myślę, że tutaj grube rzeczy się przez ten rok będą działy, bo na pewno na kanale wszystkie te gitary, które tutaj widzicie gdzieś, tutaj specjalnie ich tam troszeczkę poustawiałem, mam ich tam jeszcze więcej w main roomie, zobaczycie. No, generalnie chciałbym Wam pokazać cały przekrój tych instrumentów. Oczywiście, jeżeli możecie odwiedzić Wachsmund, jeżeli jesteście gdzieś w górach, macie tam blisko, albo macie nawet daleko, ale chcielibyście zobaczyć fajne gitarowe miejsce, obadać te instrumenty, no to jest tam takie miejsce, gdzie te instrumenty wiszą, już gotowe, czyli nie są to tylko instrumenty, które gdzieś tam widzieliście podczas roboty. Można sobie wejść i taki instrument również tam zakupić. Jeżeli byście chcieli jakiejś pomocy przy zakupie tych instrumentów, jeżeli byście chcieli jakieś porady, jak to zrobić, być może jeżeli byście chcieli pewne rzeczy skonsultować, jestem tutaj dla Was. Po to też te instrumenty tutaj stoją. W Łodzi też zapraszam do serwisu Gitarowa Mgła, żeby je dotknąć, zobaczyć, sprawdzić, być może również gdzieś tam zakupić. Kontaktujcie się ze mną w sprawie Messingera, na pewno coś tam się uda załatwić. Teraz już rozmowa z Markiem, dowiecie się, jak to wszystko powstało, a ja Wam też potem powiem pewnego rodzaju rys historyczny już po tej rozmowie. A oto, Szanowni Państwo, szef całego przedsięwzięcia, Marek Kolasa, właściciel, guru firmy Messinger. Czy jesteś gitarzystą? No generalnie jestem gitarzystą, no pomijając to, że no coś tam w młodości próbowałem, natomiast no poszedłem w innym kierunku, także może na ognisku zagram jakieś tam parę chwytów, natomiast no nie jestem gitarzystą. To skąd pomysł w swoim życiu na to, żeby zająć się tak haniebnym zajęciem jak produkcja gitar elektrycznych? No wiesz, no, zawsze mnie fascynowały gitary od młodości, w sensie takim, że no, zaczynałem w młodzieńczy latach troszkę na gitarach grać, no ale później też życie zetknęło mnie z chłopakami, którzy pracowali w firmach lutniczych, byli lutnikami. Mm-hmm. No, nawet długie lata graliśmy razem, no i na pewnym etapie no, rozpoczęliśmy wspólną przygodę z gitarami, no i stworzyliśmy firmę. Na bazie oczywiście innych tradycji lutniczych tutaj w tym rejonie, no bo takie były inne firmy, które działały, no ale w pewnym okresie no, zaprzestały produkcji, nie, działalności, no i myśmy się rozwinęli. Czy to technikum słynne, nowotarskie, to cały czas jeszcze istnieje, czy tego, no, czy tej szkoły już nie ma? Tej lutniczej nie ma, została, jest w Zakopanem, ale to bardziej branży takiej lutniczej, stricte już takiej akustycznych instrumentów. Także no szkoda, że to zanikło, natomiast no, my jeszcze próbujemy działać, nie? Na bazie tych starych doświadczeń, starych lutników, nie? Czy chcą ludzie pracować jeszcze w tej branży? Żeby przychodzić do tego? Chcą, no jest, nawet młodzi chcą pracować, no oczywiście, no może jedynym takim minusem tego jest, że no lutnicy generalnie nie zarabiają jakichś kolosalnych pieniędzy, no i młodych to troszeczkę jakby blokuje, natomiast ja mam paru chłopaków młodych i no myślę, że będą działać dalej, nie? A czy na przykład nie myśleliście o tym, żeby troszeczkę się przebranżowić na takiej zasadzie, że skoro tej szkoły w tym Nowym Targu już nie ma, to żeby otworzyć takie kursy? To jest bardzo popularne, na przykład w Wielkiej Brytanii jest firma Crimson Guitars, która poza robieniem instrumentów otworzyła sobie szkołę takiego lutnictwa, serwisowania, robienia gitar elektrycznych. Czy myśleliście kiedyś w takim kierunku, wiesz, żeby na przykład tutaj przyjechał na tak zwany termin, tak? No to pomysłów wiele jest, no z tym, że no ja jestem takim człowiekiem, który jest zaangażowany w wielu różnych projektach, no i tego czasu mi brakuje. No i no to próbuję młodych jakby zachęcić tym, no zobaczymy, co będzie dalej. No. Natomiast ja już
mam tak ograniczony czas, że no, skupiam się stricte na tej produkcji tutaj wspólnie, żeby organizować to, żebyśmy jakoś działali. Nie? A czy jesteście w stanie na przykład, jeżeli przyszedłby, nie wiem, 19-letni chłopak po liceum, po maturze i powiedział, chciałbym zgłosić się do was do pracy, nic nie umiem, czy jesteście w stanie wyszkolić taką osobę, że w ciągu dwóch lat na przykład byłaby w stanie pracować jak instrument? No, przecież my przede wszystkim, ci młodzi wszyscy, którzy przyszli do nas, no to są tacy ludzie, którzy nigdy nie pracowali przy instrumentach, w ogóle nawet nie z branżą. No i dzisiaj chłopaki już bardzo dobrze sobie radzą, nie? No, natomiast no to musi być też chęć do roboty i ta fascynacja tym zawodem. Nie? Ale są jeszcze tacy ludzie, którzy gdzieś tam oczywiście mają tą zajawkę tak zwaną. Są. Zresztą widzimy, że ciągle gdzieś tam w Polsce, czy się w mediach, czy tam na Facebooku się podgląda, no to są tacy ludzie, czy otwierają jakieś takie jednoosobowe zakładziki, czy coś. No, widać, że chęć takiego majsterkowania, tworzenia czegoś, to cały czas jest. No ja myślę, że to jest nawet teraz taki jest boom w Polsce, jakby się, nawet nie tyle, że robienia instrumentów, ale bardzo dużo ludzi też naprawia sobie gdzieś tam coś przerabia, grzebie, tak. No bo wiadomo, że no to, co wy macie tutaj, to nie jest tylko ten sklep, tylko to wszystko, co też widzicie na filmie dzisiaj, czyli cała ta fabryka, no to jest wielkie, wielkie przedsięwzięcie, tak? To nie jest coś, co może zrobić tylko i wyłącznie jedna osoba. Z mojego punktu widzenia, to co tutaj widzę, to jest bardzo duży rozmach. No tak? Wiesz, to trzeba, to też lata jakiejś pracy, powoli od niczego, jakbyśmy przeanalizowali historię tej naszej firmy, to tutaj jeszcze raz żeśmy przebudowali, dalej nie jesteśmy zadowoleni z tego, że co jest. No człowiek w miarę możliwości finansowych szczególnie, bo to wiesz, jak to jest, nie? Jeżeli się żyje z instrumentów, czy produkuje się instrumenty, no lutnictwo nie jest jakieś tam, to co wcześniej powiedziałem, nie? No, czyli to trzeba bardzo oszczędzać i trzeba mieć pomysł i trzeba to realizować powoli, nie? Widziałem duże składnice drewna, czyli sezonujecie sami tak jakby drewno w warunkach naturalnych, czy dobrze myślę? To jest tak też, że my jakby robimy analizę, czy kupujemy od ludzi, którzy już sezonują drzewo wysuszone, natomiast my w momencie, gdy dostaniemy go, no to ja go jeszcze selekcjonuję. No i potem leży parę lat co najmniej, nie? Musi leżeć to drzewo, no żeby jeszcze ono się jeszcze wystabilizuje, bo nawet po suszarniach ja też nie mam pewności 100%, ile oni sezonowali to drzewo. No bo pomijając to, że mówi, że widziałeś dużo, no ale to jest kropla w morzu tego, ile by trzeba było nawet na taką małą firmę mieć jakby zaplecza, żeby to drewno tutaj się działo. No ale nie jest tak, że jeśli ptaku kupujecie drewno, które teoretycznie jest wysuszone chemicznie, bądź tam w jakikolwiek inny sposób. Lata wypracowaliśmy sobie już takich dostawców, którzy już też dla lutników to drzewo jakby przygotowują. No i po prostu oni u siebie to przygotowują, no ja to potem kupuję, no i ja sobie później jeszcze według swoich tam pomysłów to selekcjonuję, no i sobie to trzymam, nie? Teraz uwaga, bo trudne pytanie. Co takie sezonowanie drewna daje? Czy wpływa ono na dźwięk, czy bardziej wpływa na to, jak instrument pracuje w sensie fizycznym, takim różnych napięć i tak dalej. Przede wszystkim to drugie, czyli te napięcia, bo to jest najważniejsze, bo wiesz, jeżeli chodzi o dźwięk, to coś mi wcześniej tak mówili, nie na wizji, to jest kwestia indywidualnego odczucia. Generalnie w instrumentach elektrycznych to jak ktoś mi się pyta, czy ten instrument się nadaje do jazzu, ten do tego, to ja mówię, no trudno mi jest odpowiedzieć, moim zdaniem, czy zdaniem ludzi, którzy generalnie grają, to na przykład ten się bardziej nadaje do tego, ten do tego, ale to jest przede wszystkim indywidualne jakby odczucie i ten słuch i ten, no, w ogóle coś, co w człowieku siedzi, nie? No, dlatego przede wszystkim chodzi o to, żeby maksymalnie zlikwidować naprężenia, żeby to było tak drzewo wystabilizowane, że później jak najmniej było problemów, bo jednak no, drewno pracuje cały czas, nie? Nawet suche, bo jest na zewnątrz są warunki, jest wilgoć, jest inna i jak ktoś zostawi instrument na przykład wilgotnym na zewnątrz, gdzieś tam grało się imprezę czy coś i się posiedzi instrument dwa dni przez przypadek, bo nie powinien, nie? Gdzieś na zewnątrz, no to czasami on szyjka zapracuje, nie? No ale potem też są pewne mechanizmy, które to jakby niwelują, nie? Czy ty sam jesteś w stanie zrobić gitarę? Umiesz obsługiwać te wszystkie maszyny? Teoretycznie mogę powiedzieć, że umiem, ale tak praktycznie nigdy tego nie robiłem. No bo ja generalnie jakby nie wyrosłem z lutnictwa, nie? To ja po prostu też te swoje umiejętności nabrałem od nawet starszych, bo u mnie jest kilku jeszcze emerytów, którzy sobie dorabiają i tam na pół etatu coś pracują. Po prostu, którzy już nawet mam po 70 człowieka, który ma te
pracy jest prawie 55 lat w lutnictwie, no i od nich się wiele nauczyliśmy, nie? No dlatego pewne czynności robię poza zarządzaniem firmą, bo i maluję sam instrumenty, także to nie jest tak, że tylko zarządzam, tylko no i muszę przygotować się z tym drewno. Czyli gdzieś w tobie ten dryk też jest. No tego, jedno, musi być w takich firmach dobranie drewna i tak dalej, to wszystko gdzieś tam masz na to oko. Ja nawet dobieram drewno w tej chwili, przygotowuję chłopakom, no bo to są różne topy, różne to przygotowuję i te drewno, no i też maluję instrumenty, natomiast no już dalsze prace to już robią ludzie. Jesteście w tym momencie jedną z niewielu firm działających bardzo długo, która nie poszła aż tak bardzo w maszyny CNC. Oczywiście używacie tych maszyn do niektórych rzeczy, ale jednak nazwać by można było te instrumenty robione tradycyjnymi metodami. Powiem szczerze, że porównałbym was na przykład, jak się patrzy na, nie wiem, amerykańskie rzeczy, to Gibson robi mniej więcej też tak procentowo, może nawet więcej w Gibsonie jest CNC. Dużo u was robi człowiek, frezarka, dużo u was robi... Ale większość z ręcznej roboty... No mówię, że tej ręcznej roboty tutaj jest większość. No, czemu tak jest? No, to też jest, wynika przede wszystkim z tego, że my robimy większość instrumentów pod zamówienia. I są różne takie niuanse, które trzeba. Czy ktoś chce przetwornik inaczej, coś chce tam zmienić. I to są takie pojedyncze rzeczy i to nawet z praktyki wynika, że no, na CNC to trzeba serii robić. Mhm. I generalnie, a my robimy każdy instrument generalnie, tak mogę powiedzieć, inny. Pomimo to, że są podobne, nie? Natomiast, no, czy nawet zastosowanie w każdym jakichś innych przetworników. Dużo przetworników robimy w obudowach drewnianych. No, czyli to też już jest indywidualne, to nie jest tak wszystko usystematyzowane. Dlatego to jest jakby jeden element tego wszystkiego. Natomiast no, drugi to, że no, nie chcemy się angażować w CNC, bo to trzeba byłoby po prostu się skupić na dwóch modelach, trzech modelach. No. A dzisiaj rynek jest taki, że generalnie klienci no, chcą każdy mieć coś dla siebie. Nie? Ile w tym momencie jest modeli gitar Mensinger? Trudno mi powiedzieć. Bo 16? Co, ja tak co najmniej będzie 16. No. No, robimy jeszcze kilka modeli basów. Nie? No, ale potem te różne konfiguracje to też robią jakieś takie zmiany. No, także tak mówię, no, to cały czas coś nowego jest. Pomimo to, że robimy kilkadziesiąt lat, a cały czas coś trzeba zmieniać, no bo trzeba dostosować się do klientów. No. A która z tych gitar jest twoja, który kształt jest twój ulubiony? Ulubiony. Ja jestem bardziej tradycyjny. I dlaczego Arkadia? No, Arkadia to jest taki pomysł mojego nawet kolegi, przyjaciela, ale który już nie pracuje u nas. No taką miał wizję swoją i on nas jakby ten zaraził. No i stworzyliśmy, właśnie mamy dwa modele Arkadii, bo Arkadia to jest... Tutaj chyba nie wisi żadna, nie? Jedna wisi, tylko mała Arkadia, o przepraszam, to jest Arkadia, tutaj mamy taką Arkadię jedną, to był pierwowzór tej Arkadii, no ale później poznaliśmy się z Markiem Kądzielą, no a Marek jest bardziej takim jazzowcem, no, coś w tym rodzaju, no i po prostu, no, żeby coś zrobić takie bardziej większe, coś pod hollowbody, semi hollowbody. No i tak stworzyliśmy Arkadię tą J, tak zwaną. Większą z hollowbody. No i... Ale jest też możliwość zrobienia takiej dużej bez hollowbody. Też, no hollowbody to jest kwestia tego, robimy dodatkowe komory w środku, nie? No ale to też trochę wpływa na brzmienie. Jedni chcą bardziej pełną, bo z tego, z mojego rozeznania, no to muzycy, jeden chce cięższą, jeden chce... Nie po to, że ona jest ciężka, że twierdzi, że ta ilość drewna to powoduje, że to brzmienie jest inne. Nie? No każdy ma swoje jakieś takie. No ja tylko te opinie jakby analizuję i próbuję za tym nadążyć. Nie wiem, czy są słuszne, natomiast robimy jak sobie klienci życzą. Nie? No, a niektórzy z uwagi na to, że dużo grają, to nawet nie chodzi im o tyle o brzmienie, tylko żeby ten instrument był też lekki. No bo jeżeli ktoś parę godzin... To jest Marek, który powiedział, parę godzin poświęca się na graniu, czy imprezy różne gra, no to tak to wynika później, że musi być instrument lekki. Generalnie w tej chwili większość towarzystwa, czy większość muzyków idzie w kierunku lekkich instrumentów, nie? No bo to... Może jesteśmy słabi. Który jest ten ulubiony? Ulubiony. No, nie wiem, czy tu jest, ale... Nie, no ja bardziej jestem koło właśnie czy tej jazzmin, czy właśnie koło Arkadii, takich bardziej tych hollowbody instrumentów. No taki gdzieś mnie taki jestem, może starej daty. No to jeszcze wychowaliśmy się na
na tych naszych polskich instrumentach dawnych, dawnych. To takie były no, różne. Czyli no. Że co, że tak jak trochę tak defilem no, tutaj, tak? No, defilem, tak. Ja, kolega chyba 45 lat temu kupił, ale bas defila, mm-hmm. To miał struny chyba 1,5 centymetra od grypu. No, normalnie to nisko. To odciski miał normalnie to aż... Tego to nie ten, bo to jest... A, to jest... No. No właśnie, bo tak miałem powiedzieć, że ta jest trochę grubsza, bo widziałem, że tam jest trochę cieniej. No powiem, że robią te gitary bardzo duże wrażenie i to zarówno pod względem wykończenia, które jest... Czym malujecie instrumenty? No malujemy w tej chwili poliuretanem. Mhm. Poliuretanem malujemy. I cienka to jest warstwa, gruba warstwa? Jak to wygląda? Bo to też są oczywiście te dysputy. No to, cienka, to warstwa, malujemy, też, malujemy również też instrumenty na nitro, bo niektórzy są tradycjonalistami. Aha, są... czyli możecie nitro tak, też zrobić. Tak, też zrobimy. No, sporo teraz robimy na nitro. Natomiast to jest taka średnia warstwa. Nie powiem, że jest ciekawa. Przy takich instrumentach laserunkowych ona jest cieńsza troszeczkę. Przy tych krytych no to może czasami jest troszkę, bo jeszcze musi dojść taki... No, lakier wypełniający. Nie? Natomiast no, staramy się nie za grubą, bo też są takie dyskusje w świecie muzycznym, że no, ten instrument, żeby tego lakieru nie było dużo. No. Nie wiem, czy to wpływa faktycznie na brzmienie. Aż tak dobrze nie słyszę, także trudno mi jest. Skąd wybór pick-upów Heusera? Dlaczego właśnie te pick-upy? Dużo Heusera robiliśmy z uwagi na to, że no, współpracujemy z niemiecką firmą Maruszyk Instruments w zakresie sprzedaży instrumentów. Tam razem współpracujemy. No i te pick-upy, po pierwsze, moim zdaniem są dobre i tak klienci też mówią, natomiast no, na tym rynku tamtym zachodnim są bardziej znane. Nie? Dajemy również czy Seymour Duncany, czy tam EMG, czy powiedzmy inne, nawet polskie, no ale jak klient sobie życzy. No. Mhm. Czasami jak robimy pod zamówienie instrument, no to nawet mówimy, jak klient ma jakieś swoje pick-upy, które chce, to nawet niech sobie sam wsadzi. Sam nabędzie czy coś, nawet ułożymy. No bo, a, i że można do Was wysłać? Tak, wysłać, no bo to jest też tak, że no nie wszystkie mamy u siebie, a też kupować to ta sama cena. No rozumiem. No, tak, że... Gdzie się kończy możliwość customizacji instrumentów w firmie Mensinger? Co jako jak bardzo mogę wydziwiać, a czego nie jesteście w stanie zrobić? Wolimy, żeby klient nie wydziwiał, no bo to jest, bo nie, no bo to jest pracochłonne, to też idzie później koszt. Natomiast no generalnie rzecz biorąc, to zależy tylko od umiejętności lutników. Można wiele, no generalnie można wszystko, jeżeli to pozwoli na zbudowanie tego instrumentu. Natomiast no, tak jak mówię, ja jestem zawsze takim oponentem i staram się klientom mówić, że bardziej, bo klient czasami wymyśla, znaczy wiem, za dużo powiedzieć, że on ma wizję jakąś, a potem może być czasami niezadowolony, bo jeżeli się tego instrumentu nie miało w rękach, nie? To wiesz jak to jest, no, ty grasz, to się wydaje, że cuda on może być różny, no, ale na nim potem może się nie grać. Mieliśmy klienta, który właśnie też grał dużo na klasyku, nie? I mówi, żeby mu w takim modelu jak Preacher zrobić taką szeroką szyję. Taką szeroką, taką, płaską no, szyjkę. No i potem no, był niezadowolony, no, odradzaliśmy, no, ale chciał, no, dlatego to jest zawsze... No, my mamy jakby analizę od strony klientów, większości, dlatego ja próbuję się do tego dostosować i no staram się jakby swoją, na ile potrafię wiedzą, no, no dzielić z klientami. To nie ma wszystkich instrumentów, bo generalnie jest cały czas mamy jakieś tam zamówienia i robimy. No, dlatego tutaj są jakieś takie, które czasami do pokazania mam. No dobra, to ja teraz będę tutaj lizodupem teraz będę, bo ja jestem gipsioniarzem generalnie. No, zbieram gipsony i bardzo lubię te tanie gipsony. Te takie wszystkie modele Faded, LPJ-ty. Jestem gdzieś tam i fanem, zbieram sobie te instrumenty. Stwierdziłem, że to będzie dobry wybór na emeryturę. Ale przy tym jestem, co się po angielsku nazywa, bardzo picky, czyli jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o wszystkie kopie Gibsonów, jakie gdzieś tam... Jakie, nie. Nie chodzi nawet o dokładność, bo tutaj nie mamy do czynienia z idealnym, takim samym kształtem jak w SG. Chodzi o takie ogólne pierwsze wrażenie wykończenia i takiego czegoś, co powoduje, że się zaczepia na tym oko. I od razu mówię tak, dawno nie widziałem tak fajnie zrobionego SG, nazwijmy go, bo to się nazywa Hellboy, tak?
Też fajna nazwa. No generalnie w świecie instrumentów już się nie wiadomo cuda nie wymyśli. No są te klasyczne kształty, które... No dobra, ale mówię, można zrobić blisko Gibsona, można być Epiphone'em, który ostatnio całkiem nieźle robi. No jest dużo różnych gitar lutniczych, nielutniczych, które nawiązują do tego i nie tylko do tego kształtu. Ta gitara na mnie, jak ją widzę, czy ta biała, czy tutaj ten model w tym takim bardziej właśnie matowym wykończeniu, od razu jest u mnie to nas cieszy. Na ile musicie, no bo wiadomo, że tak jak powiedziałeś, to jest dużo rzeczy, których się no robi się to w taki sposób, no, że są jakieś tam klasyczne kształty, tak? Tak. Jak to wymyślacie, to jak na ile tak naprawdę trzeba odejść, żeby się Gibson nie przyczepił, że robicie jego kopię. Gdzie to są milimetry, centymetry gdzieś tam zmieniające się? Mamy jakąś swoją taką wizję, że trzeba, żeby ten instrument leżał dobrze, no i nawet nie sugerujemy się do końca kształtem, nie? Natomiast no, to też rynek jakby od nas wymógł, że robimy takie instrumenty, nie inne. No bo, no nie, no gitarze, ci są konserwami, to tak. Tak, no to tak? Nie, chcą tego typu modele, coś podobnego, no to robimy i to tak się, tak to idzie po prostu. Natomiast no, nawet wiadomo, że nie zżyna się coś tam, no bo to wszystkie firmy powiedzmy robią podobne modele. Każda firma ma też swój jakiś tam jeden, dwa, trzy kształty, które sobie też robi. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, jak popatrzyłem przez pryzmat instrumentów, no to są wszystko klasyczne instrumenty, znaczy klasyka w świecie gitar elektrycznych, nie? No, te firmy pierwsze były zawsze, no w sumie nie, no wiadomo, mają najlepiej, nie? Drugi raz się Ameryki nie odkryje no, też to... i tutaj w żaden sposób nie można traktować tego jako zarzut, że robicie gitarę, która jest podobna do SG, do nie wiem, PRS-a i czegokolwiek innego, tym bardziej, że macie bardzo dużo również modeli, które są typowo wasze, no, prawda? No i tutaj na przykład od razu moje oczy przykuwa. O, tutaj powiesimy. Kto wymyśla te wszystkie kształty? Bo to jest na przykład, nie wiem, czy czytałeś komiksy pana Baranowskiego. To jest gitara, która mi przypomina totalnie, wiesz, komiksowe rzeczy. No to czasami ktoś ma jakąś tam wizję, a zróbmy taki instrument, nie? Mm-hmm. No, jak mamy tyle czasu, no to zróbmy, żeby coś było innego. No i taki na pewnym etapie zrobiliśmy, tak, to był model Columbia, coś nazwali, był taki troszkę w kierunku startu, rakiety, duszy, rożek, taki aha, coś. No tak, coś w tym rodzaju. No, no i tak, no tak to idzie po prostu. To jest jakby tak, w takiej małej firmie to jest impuls i się robi, nie? My akurat, przynajmniej ja nie stosuję jakiejś takiej metody, że no, to jest tak jak w muzyce, nie? Że, czy w improwizacji, że coś tam nie powinno tak być w firmie, nie? No, ale w lutnictwie mi się wydaje, bo to jest związane z muzyką, to można improwizować. Także no i trzeba, nie? Jak wypali, to wypali. Jak nie wypali, no to mamy się sobie wisi czasami i zawsze swojego kolekcjonera znajdzie taki instrument. Mm-hmm. Kto wymyśla te wszystkie nazwy dla modeli? To wspólnie no, wymyślamy, nie? To były różne. Na początku żeśmy, jak zaczynaliśmy działalność, to żeśmy jako symbolikę taką literową, ale to nie fajnie było. Nie, to no nie jest fajne. Nie no. Jest fajne i później zaczęliśmy to zmieniać, nie? Nawet z moim kontrahentem też żeśmy wspólnie, działać. On zaczął sprzedawać nasze instrumenty, to nam tu pomógł w tym temacie, żeby to też fajnie, no i żeśmy to tak konsultowali, no jak na jakimś etapie to zostało. Tutaj jeszcze widzę też dobrze. To jest tak trochę to jest związane też chyba z górami, bo no, no tak, no taka łopata do śniegu taka tak, troszeczkę, z jednej i z drugiej strony. Tu to, można trochę pokruszyć, pokruszyć lodu. To też przede wszystkim jest tak, że na przykład część jest kształtu klasycznego, znaczy ja to nazwałem klasycznym, bo to już jest... Nie no, bo to 58 rok, tak? Klient sobie miał taką wizję, że to już akurat czasami od klientu wynika, że sobie taką główkę z jakiejś innej widział gdzieś, no to my to ręcznie robimy, dlatego dla nas nie jest problem zrobienie jakiejś takiej, nie? Bo korpus staramy się, bo to wszystko jest związane ze skalą, z tym, że to musi wszystko być jakoś ułożone. Natomiast główka
to już inwencja jest dowolna. Nie, jak ktoś chce mieć łopatę, może mieć łopatę. Nie? Ale swój kształt główki też taki charakterystyczny. Macie dwa takie, bym powiedział, które są, no, jedno w tym Jokerze, to jest charakterystyczne, i drugi w tych gitarach takich właśnie bardziej gdzieś tam w stronę... No tu mamy taką Jasmine Lady jeszcze jedną. No właśnie. Taką, no to jest jeszcze taki jeszcze inny, bo to też nie jest tak, że wszystkie robimy jednakowo do końca wykończenie. Mhm. To też klient chciał taki, tu jest akurat jeszcze z piezo i tu jest jeszcze system taki do tego, natomiast no to troszkę tu jest inaczej, robimy w standardzie, troszkę bardziej łagodne, a tutaj klient chciał taki pod te wcześniejsze taki, nie? A no tak, bo ta, którą mam teraz, tak, to jest troszkę inaczej, no. Dużo klientów, żeby była wygodna w tych górnych pozycjach, nie? No, ale tak mówię, tradycyjnie, jak to robił kiedyś Gibson, takie, no, bardziej ciosane instrumenty od tyłu. No ale na przykład wzmacniacie tutaj łączenie główki, znaczy w sensie no to przejście na główkę od szyjki, które w Gibsonie jest, no też robicie ten kąt, tak? No, ale w Gibsonie jest to pług newralgiczny, tutaj macie tą taką stopkę, która to się, trochę staramy wzmacnia. Staramy się robić, nie? Jak najmniejszy kąt, bo nawet nam tutaj po konsultacjach, żeby on musi być pewien, żeby te struny dobrze leżały, natomiast jak najbardziej minimalnie. To też zależy czasami, że jak jest duża główka albo klient chce mieć szerzej rozłożone klucze, no różnie to jest, nie? No to wtedy trzeba większy kąt zrobić, bo jak mają się, no to są takie niuanse, nie? Natomiast no musi to wszystko być dobre, nie? No taki, to już ma na parę lat, taki instrument sobie zostawiłem na razie dla kolekcjonera. Starsze instrumenty, to jak ktoś przyjdzie, no tak. Czyli też można przyjechać tutaj do was i kupić sobie taki instrument po prostu z półki, można, tak? Oczywiście, bo wiesz, no bo to też jest tak, że dużo ludzi się pyta, żeby przynajmniej było na czym spróbować, nie wiesz, no bo to może nie kupi, ale żeby spróbował, nie? Spróbował, no, i na przykład potem zamawia gdzieś tam coś dalej, gdzieś idzie to indziej. To trzeba mieć, dlatego taką zrobiłem tu ekspozycję takich instrumentów, żeby coś z każdego, może nie są wszystkie modele, nie jest wszystko, ale a żeby parę zawsze było instrumentów, nie? Na ile warunki puszczają, bo też no, najbardziej mi zależy na tym, żeby było jak najwięcej miejsca na materiał na to, no ale musi być takie miejsce. No ale no tutaj jeszcze tego miejsca no, gdzieś tam, no, jeszcze gdzieś jedno, tam jest, nie? No to mam jeszcze kupę w pudłach instrumentów, które no, generalnie no, tam pod wysyłkę czy coś. Nie. Ile jesteście w stanie mniej więcej, jak to wygląda? To są setki, no dziesiątki miesięcznie, nie wiem, to jest kilkanaście. No nie, to tak, że to jest tak, 30 do 40 instrumentów, zależy też od pracochłonności, bo jak są bardziej trudne instrumenty, czy tego wymagają więcej pracy ręcznej, no to mniej zrobimy, nie? No a też od ludzi zależy, no też są sytuacje losowe. Ktoś no rozumiem, no, ale mniej więcej jest to 30 gitar, no, jedna gitara dziennie mniej więcej. No, wiadomo, tak. Że ona nie powstaje w jeden dzień, tylko nie, tak się no, to rozkłada. No, ale tak? No tak, no to tak jest. A jak na przykład się zamawia u was instrument, to ile się na niego no w tej czeka? Chwili coraz dłużej, bo to jest wynika no, też z wielu rzeczy, bo przede wszystkim no, praca nad instrumentem, no to gdzieś 3 miesiące to jest minimum w tej chwili. Minimum tym, bo też mamy swoich kontrahentów, znaczy właściwie jednego, który z którym ta stale współpracujemy, no to on jest jakby pierwszy zawsze, nie? No bo też on ma klientów swoich i jeżeli coś zamówi, no to mamy. Natomiast no, też zależy od jak ze sprowadzaniem części, bo ten rynek się ostatnio trochę jakby pogorszy w sensie zamawiania takich customowych rzeczy, przetworników, innych rzeczy, czy tam ze Stanów coś to trwa to dłużej, nie? Nie wiem, z czego to wynika, czy przez te sytuacje w świecie, że tak jest troszeczkę trudniej teraz. No chyba też te kontenery są trochę droższe. No, droższe i też są, no to już to się już przekonaliśmy, że dużo droższe jest, ale wszystko te przesyłki to jakby wolniej. Wydawało się, że powinno to szybciej jeść w XXI wieku, ale tak to zwalnia teraz, no ale... Jak myślisz, czemu jest tak, że polska gitara wyprodukowana ręcznie, no tak jak u was w manufakturze, tak, nie jest w naszym kraju akurat, bo wy sprzedajecie Ameryka, Niemcy... Tamte gitary są znane. Czemu gitara? No bo powiedzmy, że ta gitara u was kosztuje około 6-7 tysięcy złotych, tak? To jest taka cena podstawowa instrumentu. To jest cena, która jest równoważna w tym momencie dla przeciętnej gitary, no takiej średniopółkowej, robionej gdzieś tam w Indonezji, których jest 100 tysięcy, tak? U was są to gitary, które są, no po pierwsze, jak mówię, zrobione gdzieś tam ręcznie,
jest to mała manufaktura i ta cena jest porównywalna. Powinna być tak naprawdę dużo, dużo wyższa, no bo te ceny, nie wiem, w Europie zaczynają się od 2,5 tysiąca na przykład euro, co jest dużo, dużo więcej. A jednak jest tak, że polski klient zamiast wybrać fajną gitarę zrobioną tutaj w Polsce, patriotycznie nawet na to patrząc znaczy nie każdy musi być patriotą, tak? Ale patrząc nawet w ten sposób, dlaczego nawet nie pomyślą ludzie o tym, żeby poszukać jakichś lokalnych gdzieś tam polskich firm, no bo nie jesteście też jedną, jedyną firmą w Polsce, która to robi, tylko zawsze jest taki mit, o, polska gitara, to w ogóle to nie, to powinna kosztować 2000 zł i tak, bo takie, jakieś zrobiłem taki film, ile powinna kosztować polska gitara elektryczna i po prostu ludzie wypisują takie bzdury, nie myślą w ogóle o niczym, jak rozwój firmy, materiały, koszta produkcji i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak jest? Znaczy, no, na pewno, wiesz, mało tak analizuję tych spraw, ale na pewno to ty sam o tym chyba lepiej wiesz, bo dużo w sieci pracujesz. No, generalnie rzecz biorąc, no, takie nasze małe firmy, no, nie stać na taką szeroką promocję, to jest pierwsze, może stać, no, bardziej nie stać, a po drugie, no, też w takiej małej firmie, no, to nie ma ludzi, którzy stricte się zajmują takimi rzeczami, to jest jakby pierwsza sprawa. Mm-hmm. W sensie marketingiem. W dzisiejszych czasach, nie, to jest pierwsza sprawa, no, a po drugie, jeszcze w naszym społeczeństwie, chociaż już zauważam, coraz mniej pokutuje to, że jednak, bo myśmy, to nasze starsze pokolenie, to było tak, że u nas zachodnich rzeczy nie było. Czyli my, ja pamiętam, jak pierwszy instrument kupowałem coś, to aby mieć jakiś zachodni, no to był, no to wiesz, to było nie do osiągnięcia. Nawet azjatycki. No wiesz, no każdy inny, nie? No. Dlatego to chyba jeszcze pokutuje, ale to się powoli zmienia. Zmienia się, natomiast mi się wydaje, że tym podstawowym rzeczą jest to, że no, my bardzo mało się reklamujemy, no z uwagi na to, że jednak no, te firmy lotnicze no, nie stają na taki szeroki marketing. Ja wiem, bo wspólnie z kontrahentem jeździliśmy na targi przez ileś tam lat, on teraz bardziej sam się tym zajmuje, no bo ja się skupiam na produkcji, w wielu rzeczach, no to musi być też szeroki marketing, nie? I przez ludzi, przez muzyków, no bo to jest taka branża, no sami lepiej wiesz, no dlatego to się tu między innymi spotykamy, nie? Zmienimy to. Ty masz jakby swoją działkę do wykonania, no ja mam swoją, no nie damy razem, nie damy pojedynkę zrobić wszystkiego. No, dokładnie. Dlatego dokładnie. Ja zawsze mówię, że w jedności jest siła, no tylko, że trudno zawsze ten kompromis uzyskać, wiesz, że trudno się dogadać, szczególnie nam Polakom, nie? Jak z trzech Polaków to cztery zdania są. Także to wiesz, no, tak to funkcjonuje, nie? Dlatego, no wiesz, no, wiele rzeczy można wspólnie zrobić, no, tylko trzeba się umieć dogadywać, nie? To jest najtrudniejsze. No. Marku, no. Zrobimy to. No. Za rok wszyscy kupują tylko i wyłącznie Messingeri. No jak będziemy mogli jeszcze produkować, bo wiesz, bo to z tym robotą też, no tak mówiliśmy wcześniej o tych młodych ludziach, no lotnictwo nie jest branżą no, bardzo dochodową, no i tu jest ten problem. Nie? Młodzi dzisiaj chcą troszkę bardziej wygodnie żyć, mniej pracować, no zresztą polityka w tym kierunku idzie. No zaraz wiesz, roboty będą zaraz pracować, w ogóle nie będziemy siedzieć z okularami wirtualnymi. Z łóżek nie będziemy wychodzić. Nie? Dobra, dziękujemy. Dobra. No, dziękujemy. Jeżeli chodzi już o ten rysk historyczny, to ja wspomniałem w tej rozmowie z Markiem o tym, że no, w Nowym Targu kiedyś była taka szkoła, która kształciła lutników. Chociażby pan Ciarkowski z Łodzi, znany starszemu pokoleniu, tam się uczył. Chociażby pan Dziewulski z Majoneza tam się uczył. No i uczył się tam również pan Maciej Mansfeld. Wiele osób, jak zacząłem cokolwiek pokazywać na kanale z Mensingerem, odnosiło się do Macieja Mansfelda. Ale tak naprawdę, moim zdaniem, porównywanie tych instrumentów i rozmawianie o nich jak o tych instrumentach, które z logo Mansfeld znamy, jest błędne, niesprawiedliwe również na swój sposób i jest to coś, czego w tym momencie chciałbym was oduczyć. Firma Mensinger rzeczywiście wywodzi się historycznie z firmy Mansfeld, ale nie ma z nią już nic wspólnego. Nie ma z nią już nic wspólnego zarówno przez produkty, które robi, zarówno przez nazwę, która w tym momencie jest. Jedynym wspólnym elementem jest kilku z pracowników, którzy pracowali również w firmie
Mansfield. Ta firma Mansfield przechodziła też historycznie rzecz biorąc, no zmieniała swoje nazwy, nazywała się MEG, nazywała się EMP, potem zaczęła się nazywać Marathon, potem jak odkryli przy nazwie Marathon, że jest już taka firma w Korei, zmienili nazwę na Mensinger. Wraz ze zmianą nazwy na Mensinger, profil produkcji tych instrumentów wskoczył z instrumentów półki niskiej na instrumenty półki wysokiej. Dlatego mówię na przykład, i tutaj fajną taką analogią byłoby porównanie sobie tego do, powiedzmy, przychodzi wielki inwestor, który w tym momencie zakupuje w Warszawie fabrykę w Żeraniu, która, jak wiemy, stoi FSO od lat nieużywana i generalnie nic się tam nie dzieje. Wchodzi wielki inwestor i zaczyna robić nowe samochody i w pewnym momencie sobie wymyśla ktoś, że nie, to jest cały czas jakość Poloneza. Niczego nie umując gitarom Marathon, Mansfield, EMP i MEG, które były bardzo fajnymi instrumentami dla początkujących, które były bardzo fajnymi instrumentami na rozpoczęcie drogi, na kupienie dobrego instrumentu za małe pieniądze, firma Mensinger nie ma z tym nic wspólnego. To są instrumenty, które są z jak najwyższej półki, w jak najwyższym kunszcie wykonania i generalnie są to instrumenty, które no, są takie, wiecie, no, top topów, klasa top topów. No może nie są to instrumenty jak, nie wiem, custom shopy stare, wzorowane na stare, gdzieś tam robione u Gibsona, ale myślę, że do takiej linii normalnych standardów gibsonowskich, normalnego, wysokiego amerykańskiego Fendera, normalnych takich PRS-ów, no to tutaj nie ma żadnej wiochy i tutaj nic się nie dzieje takiego, żeby można było te instrumenty postawić obok siebie gdzieś daleko. Są to instrumenty wykonane w bardzo bliski sposób. Jak wam już mówiłem, drewno leży bardzo długo, maszyny są ręcznie, skille są tych ludzi, którzy tam naprawdę pracowali. Są to instrumenty z bardzo, bardzo wysokiej półki, a nie są wcale takie drogie. Więc generalnie to jest taki rysk historyczny, który chciałem tutaj powiedzieć, ale nie używajcie już więcej tego, że to jest gdzieś tam odniesienie do tego, co było w latach 90., kiedy powstawały fingertipy. To nie ma naprawdę nic wspólnego. Zresztą takich modeli już nie ma. Tak naprawdę już nawet nie ma produkcji pod z logiem Marathon. Teraz firma to jest Mensinger. Teraz są to instrumenty wysokopółkowe, z najwyższym kunsztem wykonane, na których nie powstydziłby się grać nie jeden muzyk i nie jeden muzyk byłby zaskoczony. Dziwne jest to, że tej firmy troszeczkę nikt w Polsce nie zna, ale zmienimy to. I ja generalnie, słuchajcie, no, założyłem sobie przez ten rok, że będzie tutaj dużo na temat tych Mensingerów. Nie będę ukrywał, że to SG nie jest trzymane przeze mnie przez przypadek. Ale zanim o tym opowiem, porozmawiamy sobie jeszcze z jednym człowiekiem, który trochę naświetli nam temat na przykład ekranowania gitary. Ale taki ostatni element produkcji. Niestety nie mam wszystkich tych elementów produkcji. Kierownika, który używa młotka od 40 lat tego samego do nabijania progów, niestety nie było, jak kręciłem ten materiał. Mimo tego, że mają prasy do progów, oczywiście ten młotek tam się cały czas przydaje. Jak zauważyliście gdzieś na obrazku, to ma takie fajne wyżłobienie od palca. Słuchajcie, no naprawdę robi te skille, to doświadczenie, to co tam się dzieje, robi bardzo, bardzo konkretne wrażenie. Namawiam was wszystkich, żebyście tam sami pojechali i na pewno szczęka wam opadnie tak jak mnie. Ostatnia rozmowa, jaką nagrałem. Wiecie, nie wszyscy górale chcą gadać przed kamerą, ale niektórzy chcą. Ostatnie stanowisko na produkcji, no to już wiadomo, złożenie elektroniki, założenie strun, wysetapowanie instrumentu. Za to odpowiedzialny jest Marcin. Co należy tak naprawdę do Twoich obowiązków i jakie masz z tym problemy? No witam. No wiadomo, to jest, przychodzi do mnie gitara w częściach, jest gryf, jest korpus, jest to tutaj skręcane, do tego są wstawiane
klucze, przystawki, mostek, switche, potencjometry, cała elektronika wygląda w częściach. To są potencjometry, pojemniki na baterie, także wszystko tutaj na tym ostatnim etapie jest czyli montowane. Ty nawet skręcasz te instrumenty, w sensie, że ty też przykręcasz gryf do korpusu, czy to już, czy ty... Też. Także gryf do korpusu, tam dopasowanie, dorabienie proszka, mhm. To już jest taki etap. Nacięcie slotów na siodełku, w sensie taki tego typu. Na czysto, mhm. Zgadza się. Wcześniej przychodzi gitara, oczywiście niewyekranowana. Ekranujemy ją tutaj folią aluminiową. Pełne ekranowanie pod przystawkami oraz w komorze elektroniki. Mhm. Tak jak tutaj można zobaczyć. Wyklejamy to folią aluminiową, dlatego że no, próby z jakimiś farbami przewodzącymi, no to niestety nie zdały egzaminu. To są farby, które mają niską przewodność. One w zasadzie wyglądają tylko, że są poekranowane, a tak naprawdę to właściwości tej farby z biegiem czasu się pogarszają. No i taki ekran jest mało skuteczny tak naprawdę. Czy wszystkie te schematy już jesteś w stanie zrobić z pamięci, czy jeszcze musisz mieć gdzieś do tego jakiś opis, który ci pomaga wśród tych wszystkich kabelków się odnaleźć? No powiedzmy, że z pamięci. No chyba, że jest jakaś inna konfiguracja, no to wtedy jest jak gdyby schemat przygotowany. Czyli tak jak na przykład teraz całe to odrutowanie, które masz, robisz raczej jednak według pamięci, to już z pamięci jest, pamięci, tak? Bo tak dużo jest układów aktywnych, że, mm-hmm. że no, z pamięci się robi to już. Jest. A takie rzeczy jak rozłączanie cewek i zwykły układ gibsonowski, tak, to w ogóle to jednym palcem z zamkniętymi oczami. Pracując tyle lat z takimi elektronikami, no to popularnymi, no to jak gdyby... Ile czasu już pracujesz w takiej branży? Jak to robisz? No można powiedzieć, że w takiej branży od początku z różnymi zmianami. Od 91 roku, to już jest 30 lat. 30 lat grzebiesz w elektronice także gitarowej. Jest, znaczy tam były jakieś przerwy, bo też był epizod, że nie pracowałem, ale wróciłem. No i tutaj w tej firmie już to jest 10 lat jak gdyby z montażem. Bo wcześniej mhm. były i nabijanie progów, i no w zasadzie nabijanie progów, trochę polerowanie na samym początku, także to się zmieniało. Czyli różne inne etapy produkcji gitary też jesteś w stanie w tym momencie ogarnąć. Przeszedłem jak gdyby tą ścieżkę taką od polerowania gitar, od szlifowania korpusów, gryfów do montażu. No i w tym momencie zajmuję się elektroniką. To jest coś, co no, lubiałem zawsze. To było moje hobby. Prawda, jest tego dosyć dużo kabelków i czasami jest już jak gdyby cierpliwość nie ta, ale jeszcze dajemy radę. Jak się zdarzy pasywna gitara, prosta, to jest jak gdyby nagroda i wtedy można odpocząć. No i chyba też nagrodą jest to, że siedzisz w najcichszym miejscu, poza biurem oczywiście, na całej linii produkcyjnej, no bo tutaj nie ma pyłu za dużo, tutaj nie ma za dużo hałasu. Czy to też myślisz, że jest przez lata, musiałeś sobie wypracować to miejsce, że tutaj się znalazłeś? Zgadza się, pomieszczenie jest jak najbardziej przystosowane do tego, jest dużo światła dziennego, potrzebnego do takiego drobnego dłubania. Także no, ten hałas też rzeczywiście no, muszę być bardziej odseparowany od firmy, żeby chociażby przy strojeniu no, mieć jak gdyby komfort, żeby słyszeć jakieś ewentualne niedoskonałości. Najczęstsze problemy przy ustawianiu instrumentów? Już mówię o takim, wiesz, konkretnie setupie, czy zdarzają się jakieś takie totalne wpadki, że wiesz, że bluźnisz tutaj 3 godziny i kręcisz śrubkami, czy raczej już jest to wszystko... Raczej przez te lata, które robimy, no to jest to na tyle już przygotowane wcześniej przez kolegów, że powiedzmy, że nie ma jakichś takich problemów. Wiadomo, że jeżeli jest gitara na połysk,
czasami gdzieś tam trzeba lakier podczyścić, żeby na przykład gniazdo korpusu z szyjką dokładnie dopasować. Mhm. Także są to też delikatne takie elementy pracy, które trzeba doszlifować, doczyścić, przygotować pod gniazdo, pod prożek, wstawić ten prożek. To są precyzyjne prace, które wymagają cierpliwości i jakiejś takiej już wprawy. No a później, no to wiadomo, tam ewentualnie jakieś powiększenie otworów na potencjometry, bo czasami się zdarza, że potencjometr jest, nie wiem, podwójny na przykład, który ma grubszą ośkę, no to ja już tutaj na miejscu rozwiercam. I także ta konfiguracja bardzo często się zmienia, dlatego że robimy pod zamówienia i praktycznie każda następna gitara jest różna od poprzednich i w zasadzie one się rzadko kiedy powtarzają. Jest tak dużo konfiguracji przystawek, mostków, szerokości gryfów, bo to może być tam rozstaw przy 5-strunowej gitarze i 17, i 18, i 19. Oczywiście zdarzają się na zamówienia, żeby robić 16,5, 16. Wtedy mostki wstawiamy pojedyncze, które dają taką możliwość, albo mostki już specjalnie do tego przystosowane z odpowiednią szerokością. Wiadomo, że wtedy się zmieniają szerokości gryfów. Także to wszystko jest przygotowywane już tam na wcześniejszym etapie, a tutaj no to wiadomo, że trzeba to spasować i dbać przede wszystkim o to, bo to jest w zasadzie już na ostatnim etapie produkcji, czyli ten instrument jest wypolerowany, albo nawet jeżeli jest gitara na mat, to wtedy też jest to wykończone już na gotowo, dlatego musi być no, w miarę delikatnie trzeba się obchodzić z tymi instrumentami. Jesteś ze szkoły otwockiej czy ze szkoły falenickiej? Bardziej łódka na gryfie przy ustawianiu setupu, czy bardziej gryf zrobiony na płasko? Ja jestem zwolennikiem na płasko, to znaczy bardzo minimalna różnica, dosłownie 0,2 na środku, 0,1, to jest wystarczające, żeby było. Jaki rekord, jeżeli chodzi o ustawienie akcji strun? Czy raczej masz jakiś taki swój standard? Jak ustawiasz akcję strun na 12 progu? Akcję strun na 12 progu... Mówię o gitarze elektrycznej i 6-strunowej, nie obasie. Powiem szczerze, że no na oko to robimy, także już po tylu latach no to jest taka wprawa, że nie potrzebujemy jakichś tam przyrządów pomiarowych, ale są to rzeczywiście niskie wartości. Większość gitar w ogóle robimy niestety basowych. Mhm. I te ustawianie tych gitar solowych, no to raz na czas się zdarzy. Wiadomo, że też robimy w najróżniejszych konfiguracjach, także nie ma problemu. Ale częściej są to gitary basowe. No, akcja strun, wiadomo, że to jest wstępne przygotowywanie, czyli czasami ustawiamy no w takich optymalnych wartościach, czyli nie staramy się zjechać jak najniżej, bo nie wiadomo do jakiego klienta to trafi, a często jest tak, że ustawiamy wstępnie, one na jakiś czas idą do poczekalni takiej, są odłożone i później to takie faktyczne ustawienie jeszcze przed wysyłką następuje tuż przed wysyłką, dlatego żeby ona po tej fazie produkcji miała czas się ułożyć, ponaciągać, dostosować. Wiadomo, że jeżeli jest nowa gitara, no to ten gryf po tygodniu już trzeba trochę podregulować. Struny są nowe, to wszystko na początku pracuje. Także no ważne jest to, żeby jak gdyby gitarę po 2 tygodniach, miesiącu, jak gdyby zanim jeszcze trafi do klienta, ustawić ponownie już we właściwy sposób, taki jak ma być. Ale jest na tyle zawsze ustawiane, że jest regulacja na mostku i do góry i na dół, także staramy się robić zawsze w optymalnej takiej wartości, żeby i ktoś, kto lubi bardzo niską akcję strun,
miał możliwość obniżenia ewentualnie już pod siebie, a ci, co ostrzej grają na, z większym atakiem, no to wiadomo, że oni potrzebują troszeczkę wyżej. Też zawsze nie jest to ustawiane tak, żeby była skrajnie w którą stronę, tylko żeby to był środek skali i możliwość regulacji. Czemu pręty w gitarach Mensinger działają odwrotnie niż we wszystkich innych? To jest taka zagadka. W zasadzie to rzeczywiście była tam próba zmiany tego kiedyś, ale na tak dużo, bo dlatego, że są to gitary z prętem, z regulacją dwustronną, no to tak jakoś na początku zostało zrobiony, taka konfiguracja została zrobiona i jak gdyby ciężko teraz przejść na inny model, jeżeli tych gitar, dużo mamy prefabrykatów już przygotowanych, tam była jakaś przymiarka, żeby koło 2020 roku zmieniać na samym początku, potem było, żeby to zmieniać tam w 2010 roku, żeby jakoś kluczowy taki moment był na zmianę tych regulatorów, ale ze względu na to, że dużo było prefabrykatów przygotowanych już ze starymi jak gdyby prętami, no to zostało to tak jak jest. No jest to troszeczkę nietypowe rzeczywiście, ale kwestia poinformowania klienta przy trzeba czytać instrukcje, tak, po prostu. Później to już jest w zasadzie no, automatyczne, że wiadomo, że tak się ustawia. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo miło mi się rozmawiało. Dziękuję za niezbędną wszystkim wiedzę. Dziękuję. Miłej pracy. No i teraz tak na końcu tego filmu, podsumowując już, no chciałem Was zaprosić na wszystkie filmy o Mensingerach, które gdzieś już były na kanale. Chciałem Was zaprosić na wszystkie filmy, które w tym roku się pojawią, bo tych gitar będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Umówiliśmy się na szeroką współpracę, która no, przyniesie, mam nadzieję, owoce obopólne. Natomiast co Wam chciałem powiedzieć? Jak wiecie, 10 lat istnienia kanału w tym roku. Moim marzeniem kiedyś, jak zakładałem kanał, było to, żeby w ogóle dostać od kogoś jakąś gitarę za to, co robię. Tak? To marzenie się spełniło. Dostałem kiedyś Dina Vendette. Później to marzenie się spełniało na różne sposoby, bo dostałem kilka różnych innych gitar, Wojtasy, gdzieś tam pojawiły się różne inne wiosełka, które dostawałem za propagowanie instrumentu, jakim jest gitara elektryczna. No ale oczywiście jak każdy gitarzysta, mam swoje ego, tak? Jak każdy gitarzysta, gdzieś tam siedzi we mnie ten mały ksantypek, który mówi mi tak, że jesteś najlepszy. Bzdura, oczywiście ego jest naszym największym wrogiem i należy go słuchać, ale z uwagą i wszyscy ci, którzy znają mnie, wiedzą, że troszeczkę sobie w tym momencie żartuję. Ale nie będę ukrywał, że zrobienie instrumentu sygnowanego przeze mnie, który nie będzie tylko i wyłącznie dla mnie, tylko będzie dla Was, do kupienia, to było zawsze moim marzeniem. I zawsze chciałem, żeby taki instrument powstał i nawet w takich początkach swojego gitarowania każdy z nas na pewno też miał taką myśl. Szukałem, kombinowałem, myślałem o tym, żeby gdzieś zamówić te gitary, nawet w Azji, gdzieś tam w Chinach, potem wysetapować i tak dalej, samemu gdzieś tam je, wiecie, doprowadzić do używalności. Zapowiadam w tym momencie bardzo po cichutku i wszyscy ci, którzy tutaj dotarli do końca tego odcinka prawie, że już to się właśnie tego dowiedzą. Powstanie z okazji 10-lecia istnienia formuły filmiki o gitarach. W tym roku gitara elektryczna oparta o model Hellboy, czyli OSG. Wiadomo, że jest to nawiązanie do tego, że moim pierwszym fajnym instrumentem, na którym grałem wszystkie koncerty, był Epiphone SG. Troszeczkę inna, która będzie moją sygnaturą. Będzie to gitara, w tym momencie zamysł jest taki, żeby body było jesionowe, a gryf, żeby był klonowy i żeby palisandrowa była podstronnica i żeby była ładna, taka niebieska i żeby było widać tutaj wszystkie rzeczy. No powiem Wam, że jeżeli będzie to gitara
tak dobra jak ta, a myślę, że będzie jeszcze lepsza, bo będzie ciekawa, jeżeli chodzi o te materiały i o to wszystko będzie, no nie tuzinkowa, no to wszyscy ci, którzy ją sobie zakupią, nigdy w życiu jej nie sprzedadzą i będzie to ich ulubiony instrument. Gitary powstanie 9 sztuk, z czego dwie, pierwsza i ostatnia, będą moje, a 7 z nich będzie można zakupić. I będzie to no, dosyć limitowana, szybka seria i mam nadzieję, że rozejdą się jak świeże bułeczki. Wiem, że wśród was są osoby, które tą gitarę będą chciały mieć. Nie będę tu pozdrawiał każdego z osobna, ale do niektórych z was już również napisałem, że taka gitara powstanie i wiem, że no, może nie będziecie się o te gitary bili, ale na pewno te instrumenty zyskają uznanie i na pewno niektórzy z was je zakupią. Nie będziecie tego żałowali. Jak mówię, udajcie się do Waxmundu. Jeżeli jesteście w Zakopanem, to olejcie Krupówki i Giewont. Jedźcie do Waxmundu i obejrzyjcie te instrumenty i na pewno będziecie zadowoleni i na pewno szczęka wam opadnie. O procesie produkowania tego mojego modelu i tak dalej, jeszcze wam oczywiście będę opowiadał. Natomiast no, mam nadzieję, że film się podobał. Mam nadzieję, że obejrzeliście to wszystko również z opadniętą szczęką, tak jak ja. I tylko się należy cieszyć, że w Polsce takie rzeczy jak gitary Mensinger powstają. Warto, są one godne. Sprawdźcie, zakupcie. Jeśli chcecie zakupić, odezwijcie się. A ja będę je teraz sobie testował. Niektóre z nich no na pewno będzie mi ciężko wypuścić z rąk. Bardzo się cieszę, że tam byłem. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Marka Kądzieli. Wielkie pozdro dla wszystkich górali, którzy tam pracują. Dla góralki również. No i co? Stolica polskiej gitary to Waxmund. Od dzisiaj. Oczywiście jak zwykle na końcu odcinków dziękuję wszystkim patronom, którzy umożliwili mi to, że mogłem wlać LPGT do LPG do tego do baku dojechać pod te górki. No powiem wam, że tam jak się jedzie do tą Zakopianką, no to moja daczka to tak na trójce to tam na trójce 50 to czuć było, że ten silnik 1.2 to nie jest do jeżdżenia po takich miejscach, ale dała radę, dojechaliśmy. Na szczęście był też śnieg, można było trochę pojeździć na nartach, a później, jak mówię, no odwiedzić ten Waxmund. Szczena mi opadła. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do kręcenia końcówek samochodowych do wtorku, a jutro ten też odcinek, taki wiecie, który no to jest z tej nowej serii, jaką gitarę używaną wybrać, jak nie macie za dużo pieniędzy. A, nie powiedziałem, ile ten mój SG będzie kosztował, to na razie nie powiem. Ale będzie to, bo moim zamysłem też przy tej mojej sygnaturze, takim konkretnym takim zamysłem było to, żeby ta gitara nie była droga. Ja na niej nie będę nic zarabiał, tak naprawdę. Moją będzie to, że sobie będę mógł zostawić te dwie sztuki, więc nie będę miał z tego jakiegoś super ultra procentu. Na razie wam nie powiem, ile będzie kosztowała, a będzie kosztowała zaskakująco mało jak na robotę ręczną, Z takiego drewna, który gdzieś tam sobie leży, więc odkładajcie kasę i nie będą to grube tysiące. Cienkie tysiące. Yo. Trabant się trafił. Trabant, przejeżdżałem. Trabant stał i nie w muzeum, tylko jeżdżący. Oświetlam go sobie światłami, to pięknie go widać. Ktoś chce go nawet sprzedać, więc może pomogę mu w sprzedaży. Piękne walizeczki oldschoolowe na dachu stylóweczka. Fajny kolor, ładny, zadbany, pewnie zrobiony. Czarne lamówki, super lusterka. Kurde, tylko kupywać, brać, kupywać. Piękny Trabant. Znaczy, o ile oczywiście Trabant w jakikolwiek sposób może być piękny, a oczywiście wszyscy już wiemy, że nie może. Zresztą ja wczoraj jeszcze byłem w Niemczech i nawet przejeżdżałem przez te wschodnie i nawet w muzeum widziałem takie Trabanty. A w zeszłym roku, jak byłem w Niemczech, również na targach, to też widziałem Trabanty. No i ten jest ładnie zrobiony,
ale nic mnie do tego nie przekona, że to jest fajne auto. Więc generalnie Trabant może tutaj wylądować, może lepiej. Nie, oczywiście, że nie. Jak najbardziej nie, wiecie, no, historia. Historia musi być zachowana, szanowana. Ładny Trabant, no, tak sobie bekuje. No bo co? Nie można sobie pobekować z Trabanta. Aby ktoś chciał kupić Trabanta, to może jeszcze jest na sprzedaż.